W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak szybko wbić 10 level na jailbreaku. Pokażę wam szybko 3-4 sposoby na wbijanie levela. Jak możecie zauważyć, że mam prawie już 5 level, a jest kilka dni po update'cie. I jeszcze mam tutaj kontrakty, więc no 5 level na pewno będę miał, jak sobie zrobię te questy. Dlatego jak zostawicie tutaj 140 łapek, to rozdam wam kolejne auto, bo w tamtym odcinku wam się nie udało dobić celu. Dobra, bez zbędnego gadania, widzowie, zaczynamy. I pierwsza, najważniejsza rzecz, widzowie, to zrobienie daily questów. Jak możecie zauważyć, że teraz mam taki szary pasek i to jest exp, który mogę sobie zdobyć być codziennie. Jakby codziennie o 14 resetuje się ten daily exp i codziennie o tej 14, widzowie, możemy robić daily exp, z którego możemy zdobyć aż 120 expa dziennie. I właśnie możecie zauważyć, że muszę zdobyć 311 expa, żeby wbić 5 level. I właśnie jak możecie zauważyć, że tak przez 10 dni sobie pomnóżcie, chociaż te 10 dni razy 120, to wam wyjdzie no 1200 expa wam wyjdzie. I właśnie przez 10 dni robienia codziennie daily questów zdobędziecie 1200 expa, czyli kilka leveli do przodu. To jest naprawdę dużo, więc daily questy to jest praktycznie najważniejsza rzecz, widzowie, jeżeli chodzi o wbijanie expa, bo codziennie możecie sobie po prostu zrobić expa. Dlatego pamiętajcie, widzowie, że o 14 codziennie musicie wbić, albo przed, albo po, wiecie, jak to działa, to po prostu musicie zrobić te daily questy. Właśnie za obrobowanie dostajecie 20 expa, za aresztowanie dostajecie 15. A za zabicie dostajecie 10 expa. Ja zazwyczaj robię tak, widzowie, po prostu, że idę do policji i łapię więźniów i po prostu to jest najszybciej. Dobra, widzowie, kolejny sposób to jest rerollowanie questów, że tak powiem. Polega to na tym, że jak mamy właśnie jakiś kontrakt, który ma bardzo mało expa, na przykład ten z Donutem, to możemy sobie go kliknąć reroll i właśnie dostaniemy więcej expa, dostaniemy questa za więcej expa. I to jest też sposób na wbijanie expa, ale to jest bardziej takich tryhardów, że naprawdę, naprawdę bardzo chcą szybko wbić 10 level, albo chcą być w leaderboardzie, tam w topce, widzowie. O, właśnie w tym leaderboardzie, widzowie, jakbyście chcieli być, to byście musieli tutaj, no, tryhardować. I właśnie tutaj jeszcze mam za 30 expa, więc sobie też wymienimy, widzowie, jak właśnie możecie zauważyć, że dostałem questa za 50 expa. Tylko problem taki, że to kosztuje 15 tysięcy, ja aktualnie mam 42 tysiące na jailbreaku, więc naprawdę bardzo mało, więc już nie będę tego robił, bo mam bardzo mało kasy. O, tu jeszcze mam 25 expa, mogę sobie, widzowie, wymienić i właśnie możecie zauważyć 50 expa. Bardzo fajny sposób na robienie expa, jak wam naprawdę bardziej zależy już. Tak naprawdę jak gracie dużo jailbreaka, tryhardujecie, to możecie to robić, jeżeli macie kasę. Ja niestety nie mam, bo nie rabuję, bo nie gram za bardzo jailbreaka teraz. Dobra, widzowie, oczywiście kolejny sposób, no to jest, widzowie, kupienie sezon pasa. Jak kupicie sezon pasa, macie dodatkowe dwa questy, jeden na policji więcej i drugi na kryminal więcej. Dlatego, widzowie, sezon pas to jest też game changer duży. Jeżeli chcecie szybko wbić 10 level, no to, widzowie, też polecam wam kupić sezon pasa. Kosztuje on 319 Robux, widzowie. Oczywiście jak kupicie sezon pasa, dostajecie te dwa questy. Dostajecie, widzowie, też ekskluzywne nagrody tutaj za trzeci level, 5., 7. i 9. Akurat tutaj tylko 9 level jest w sumie spoko, reszta jest słaba moim zdaniem. Dlatego jak wam bardziej zależy, to kupcie ten sezon pasa. Okej, kolejny sposób, widzowie, no to jest oczywiście robienie tygodniowych questów. No i jeżeli robicie sobie tygodniowe questy, na przykład macie taki quest Use Road Spikes jak ja, to, widzowie, najlepiej chyba tą linię dawać po prostu tutaj, bo tutaj najwięcej więźniów przejeżdża, więc sobie dajcie gdzieś w tym miejscu tą linię. Ewentualnie możecie tam na tym moście sobie dać, tu sobie dajcie tą linię. Na pewno ktoś wam tu przyjedzie, nie ma szans, że ktoś tu nie przyjedzie wam tego. Albo właśnie tam na moście dużo przejeżdża osób, tutaj też możecie to zrobić, widzowie, i naprawdę jest dużo miejsc, ale wydaje mi się, że tutaj jest najlepiej. Jak macie questa Pit Manoir Different Criminals, czyli po prostu musicie wjechać autem w auto kryminala, musi być oczywiście on w aucie. No tutaj jest łatwy quest, to wam nie muszę tłumaczyć, ale na przykład jak macie questa, widzowie, nie wiem, deal 2000 damage, no to, widzowie, jeżeli macie jakiegoś kolegę, to może iść do policji on i po prostu idźcie do pączkarni z nim, on będzie jadł cały czas pączki, cały czas będzie się healował, a wy cały czas będziecie w niego strzelać i zrobicie w minutę tego questa, też polecam, widzowie, albo właśnie jak macie questa, że musicie rozwalić, nie wiem, tam 400 rzeczy, kilkaset rzeczy, to jest, nie pamiętam jak się ten quest nazywa, to po prostu róbcie to tutaj, to jest dosłownie najlepsze miejsce, żeby robić tego questa. Bierzecie sobie wallbike'a i ogólnie jak zniszczycie to wszystko, stajecie 25 na jedno zniszczenie całe tutaj, to. Możecie sobie tak właśnie robić wallbike'em, chyba właśnie się najlepiej wallbike'em robi, widzowie. Tylko nie bądźcie za szybcy, żebyście to dokładnie zniszczyli. I dostajecie na taką jedną serię, że tak powiem, 25 zniszczeń. Co zrobicie, to nie wiem, w parę minut też polecam, widzowie. Czekajcie, widzowie, właśnie zabiłem jakiegoś kryminala, który do mnie cały czas strzela, więc go teraz sobie zabiję, widzowie, dobra. Zabiłem, widzowie, kryminala i właśnie dostałem expa. Muszę w ogóle zrobić te questy, widzowie, dzisiaj. I co było na tyle, jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, ja spadam, no jelo. Okej, dobra.